jesteśmy w Dąbrówce Starzyńskiej, niewielkiej miejscowości położonej nieopodal Dynowa. Jest to dawna siedziba Starzyńskich, którzy władali dobrami od 1789 roku. Zresztą od ich nazwiska miejscowość przyjęła człon nazwy. Jednakże początki założenia zamkowego sięgają drugiej połowy wieku XVI, kiedy to właścicielami dóbr byli kmitowie. Także w drugiej połowie XVI wieku został wybudowany tutaj dwór obronny, który znajdował się dokładnie w narożniku północno-wschodnim wzgórza. Następnie siedziba była rozbudowywana przez kolejnych właścicieli, między innymi Stadnickich, w kierunku południowym. W wieku XVII zostało wybudowane założenie czteroskrzydłowe. Zostały wybudowane dwie w planie czworokątne baszty, basteje i mury kurtynowe, które otaczały cały obszar zamku, który zajmował powierzchnię około 1 hektara. Cały czas rezydencja była rozbudowywana przez kolejnych właścicieli. Ostatniej przebudowy dokonali Starzyńscy, którzy posiadali majątek w Dąbrówce Starzyńskiej do wybuchu II wojny światowej. Cały czas obiekt był zamieszkiwany. Ostatecznego zniszczenia dokonały bandy UPA w 1948 roku. Jest to obiekt niezwykle ciekawy, interesujący, jeden z niewielu na naszym terenie, który naprawdę wart jest uwagi. Obiekt był badany w latach 70., wówczas duża akcja badawcza, zostały przeprowadzone badania interdyscyplinarne, badania archeologiczne, architektoniczne, historyczne. Ujawniły one dodatkowe, ciekawe elementy z historii budowy założenia. W 2009 roku podjęta została nowa akcja badawcza. Od 4 lat na terenie zamku prowadzone są badania archeologiczne. Koncentrują się one głównie w skrzydle wschodnim założenia. Co roku grupa studentów archeologii pod moim kierunkiem odkrywa dodatkowe tajemnice zamku. Co roku możemy powiedzieć więcej na temat założenia w Dąbrówce Starzyńskiej. Pasjonaci historii i dziedzictwa narodowego, pasjonaci starych budowli zawiązali w roku 2012 Stowarzyszenie Między Basztami. Zadaniem stowarzyszenia jest badanie zespołu parkowo-zamkowego, badania historyczne, badania archeologiczne i rewitalizacja całości tego zespołu. Naszym celem jest uratowanie od zapomnienia jedynego takiego obiektu znajdującego się w Dąbrówce Starzyńskiej między zamkiem w Sanoku, a w zasadzie innym zespołem w Krasiczynie. Na tej dolinie środkowego Sanu nie ma więcej tego typu zabytku. Naszym zadaniem głównym jest stworzyć dokumentację naukową, która dałaby podstawy do opracowania dokumentacji architektonicznej, dokumentacji budowlanej w celu uratowania tych dwóch baszt. Powstał plan gniazdo, w zasadzie projekt, którym zadaniem jest ratowanie tego obiektu. I tam w założeniach mamy stworzenie dwóch muzeów w tych basztach, które znajdują się za moimi plecami. Miało w jednej baszcie znajdować się Muzeum Rybactwa Rzecznego Doliny Sanu i wszystkich rzeczy, które się wiążą z Doliną Sanu, począwszy od paleontologii, a skończywszy na flisactwie. Natomiast druga baszta miała być przeznaczona do Muzeum Historycznego. Muzeum, które by prezentowało tutaj zamek w Dąbrówce Starzyńskiej i różne wykopaliska archeologiczne z tego terenu. Jak każdy obiekt historyczny, również i zamek w Dąbrówce Starzyńskiej ma swoje historie, legendy, mity, opowieści, które są głęboko zakorzenione wśród mieszkańców. I jedną z takich opowieści historycznych jest między innymi fakt, że, i to poświadczają źródła historyczne, że jednym z właścicieli Dąbrówki Starzyńskiej był Stanisław Stadnicki, zwany Diabłem Łańcuckim.
Przeprowadził się on tutaj, kiedy zmienił swoją siedzibę, kiedy przeniósł się z Łańcuta. Natomiast największych prac modernizacyjnych, rozbudowy zamku dokonał jego syn Stanisław Mateusz Stadnicki. I on również, tak jak jego ojciec nazywany był diabłem łańcuckim, tak jego syn Mateusz nazywany był diablątkiem. Mateusz Stadnicki był bardzo, można powiedzieć, złym sąsiadem dla Wapowskich z Norszca, ponieważ budował tamy na Sanie, które doprowadzały do zalewania majątku Wapowskich. Także również słusznie zasłużył sobie on na miano diablątka. Jedną z legend związanych z zamkiem w Dąbrówce Starzeńskiej jest istnienie tuneli podziemnych. Oczywiście jeden tunel podziemny miał prowadzić do Dynowa i oczywiście musiał on przebiegać pod Sanem. Kolejna legenda, obecność tuneli w samym założeniu, tunel do kaplicy, tunel, który prowadzi do komory, gdzie za żelaznymi drzwiami jest ukryty majątek właścicieli. Badania archeologiczne prowadzone przez ostatnie 4 lata koncentrują się w założeniu, w części wschodniej założenia. Rozpoznawane są mury dworu, części mieszkalnej całego założenia. Odkryliśmy między innymi cały zarys części mieszkalnej. Był to dwór kolejno rozbudowywany, który był dostawiony do założenia najstarszego, XVI-wiecznego. Najpierw w postaci prostokąta, następnie w wieku XVIII zapewne uzyskał kształt litery E o skróconych ramionach, wysuniętych w kierunku wschodnim. Podczas badań odkryliśmy relikty z kolejnych faz rozbudowy założenia. Między innymi ciekawym obiektem okazała się modernizacja wykonana w wieku XVIII czy też na początku XIX, związana z osuszaniem budynku. Odkryty został kamienny kanał odwadniający poprowadzony wzdłuż murów zachodnich i południowych całego założenia. Konstrukcja wykonana w całości z kamieni wapiennych, bez użycia zaprawy na glinie. Była to konstrukcja licowana, kamienna. Również odkryliśmy próg wejściowy do pomieszczenia. Ostatnio udało się odkryć kilka elementów, detali architektonicznych, zapewne pochodzących z najstarszego założenia renesansowego dworu obronnego. Są to nadproże okna, ościeże niewielkiego okienka i ościeże portalu.